Szczęść Boże, Lisie! Szczęść Boże, Księże! Coś tak dzisiaj blisko się przysiadłeś. A, we dwójkę cieplej. <laughs> dobrze, dobrze. Drogie dzieci, witam was serdecznie razem z Lisem na naszych spotkaniach proratnich. To już, uwaga, szósty dzień, kiedy spotykamy się. Dzisiaj mamy sobotę. Przypomnij, Lisie, o czym wczoraj rozmawialiśmy? O mszy świętej. Jasne, mówiliśmy o mszy świętej. A pamiętasz nazwę święta żydowskiego, z którym wiążą się początki mszy świętej? To była Pascha. Jasne. A pamiętasz miejsce, w którym Pan Jezus odprawił ostatnią wieczerzę, a zarazem pierwszą mszę świętą? W Wieczerniku. Jasne, to był Wieczernik. I wtedy, jak drogie dzieci pamiętacie, mówiliśmy, że, że Pan Jezus y powiedział te słowa, które każdy ksiądz na każdej mszy powtarza. To jest ciało moje, to jest krew moja. Słuchajcie, jutro mamy Lisie jaki dzień? Niedzielę. Jasne. A w niedzielę idziemy gdzie, drogie dzieci? Do kościoła. A, widzicie dobrze, że Lis odpowiada za Was. Trudno, z Wami się nie da w tym roku za bardzo porozmawiać. Dobrze, że mamy Lisa. Słuchajcie, do każdej mszy świętej trzeba się przygotować. Nawet jeżeli nie idziemy do kościoła, bo jest pandemia, to i tak, i tak możemy tą mszę świętą obejrzeć w internecie, wysłuchać w radiu czy zobaczyć w telewizji i też możemy się do niej przygotować. Dlatego chciałbym, żebyście teraz wysłuchali tekst, który przeczyta dla nas Lis, a są to słowa papieża Benedykta o tym, jak on wraz z bratem i statą przygotowywali się do mszy świętej. Posłuchajcie. Niedziela zaczynała się już u nas w sobotę po południu. Ojciec czytał nam niedzielne teksty liturgiczne z bardzo popularnej wtedy w Niemczech książki, gdzie były one także wyjaśniane. Następnego dnia szliśmy na mszę świętą. Mieszkaliśmy blisko Salzburga, więc było u nas dużo muzyki. Mozart, Schubert. Kiedy rozpoczynało się chwała na wysokości, to było tak, jakby otwierało się niebo. A potem w domu był oczywiście wielki wspólny obiad. Dużo też razem śpiewaliśmy. Mój brat jest świetnym muzykiem. Już jako chłopiec komponował różne utwory dla nas, więc śpiewała cała rodzina. Mój tato grał na cytrze i śpiewał. To były niezapomniane ich chwile. Często też potem razem spacerowaliśmy. Mieszkaliśmy blisko lasu, więc były bardzo piękne spacery po lesie, różne przygody i gry. Drogili się. Bardzo ładnie nam przeczytałeś, ale zobaczymy, czy zapamiętałeś to, co czytasz. Powiedz nam, w jaki sposób młody Józef, przyszły papież wraz z bratem, przygotowywali się z tatą do niedzielnej przy świętej. Co robili przed mszą świętą dzień wcześniej nawet już? Czytali Słowo Boże na niedzielę. Jasne, czytali Słowo Boże na niedzielę. Słuchajcie, <grych> bardzo piękny zwyczaj. Ja wiem, że nawet dzisiaj w wielu rodzinach jest coś takiego, że rodzice, czy wraz z dziećmi, czy może czasami sami, czytają Słowo Boże, czytają Ewangelię, czytanie na następny dzień albo rano wcześniej, przed wyjściem do kościoła. Piękny zwyczaj. A może jeżeli ktoś tak jeszcze nie robił, to może właśnie warto w tych tygodniach ostatnich adwentów, w połowie adwentów w sumie dopiero, wprowadzić taki zwyczaj, spróbować przynajmniej raz w tygodniu przeczytać Ewangelię. Która będzie następnego dnia w kościele. My z lisem spróbujemy. To ty na to, Lis? Jasne. No, zobaczymy, czy Lis o tym zapamięta, czy znowu, jak zawsze powie, że zapomniał z lenistwa. To cały Lis. Słuchajcie. nieprawda. Oj, Lisie, Lisie, ty się ciągle ze mną przegadujesz, tak samo jak z tym garnuszkiem, którego do tej pory mi nie oddałeś. A ja ci to wypomniałem. Słuchajcie. Dom Szy Świętej. Trzeba się nam przygotować i dzisiaj chciałem Wam z Lisem udzielić takich trzech rad, w jaki sposób możemy się do mszy świętej dobrze przygotować. Drogi Lisie, pierwsza sprawa. Czy Ty jesteś leniwy, czy nie? Ja? Nie, skąd? Doskonale wiemy, że tak. Za każdym razem, jak mama Lisa prosi go, żeby posprzątał swoje mieszkanko, swoją norkę, Lisek zawsze mówi... Okej, okay, okej, okay, zrobię to wieczorem. I co potem wychodzi wieczorem, Lisie? Sprzątanie. Mhm, mm sprzątanie. Lis zasypia, bo powie, że już jest taki zmęczony. I podobnie jest z mszą świętą. Nie powinniśmy zostawiać mszy świętej na ostatnią chwilę dnia, bo może wyjść tak, że coś nam wypadnie, może wyjść tak, że ktoś nas nagle odwiedzi, albo zacznie padać deszcz, albo jakakolwiek inna wymówka i nie pójdziemy. Dlatego warto być zawsze na mszy świętej. Wcześniej, najlepiej do południa, a my z Lisem zapraszamy na którą kiedy są szedla dzieci u nas? O 11.30. W jaki dzień? W niedzielę. Dokładnie, w niedzielę. Drogie dzieci. Po drugie, do kościoła powinniśmy przyjść zawsze ubrani elegancko. Wiecie, w trampki, w jakieś takie luźne spodnie możemy iść na boisko. No nie, ale do kościoła powinniśmy iść ubrani elegancko. Bo jak na przykład jedziecie do cioci na urodziny, to jak się ubieracie? No zawsze elegancko. Lis jak idzie na jakąś imprezę, też zawsze elegancko się ubiera, nawet się umyje, co się mu rzadko zdarza, no nie lis? Ja myję się codziennie. Mhm. Okej, okay. jasne. Dwa razy? Mhm. Dwa razy w roku lisie. Aj, jak ty kłamiesz, jak ty nie potrafisz się przyznać, ale dobra, my już wiemy, że ty taki jesteś, Lis. Słuchajcie, jak jedziemy do cioci właśnie na taką imprezę, ubieramy się elegancko. A o ileż ważniejszym gościem jest Pan Bóg, dla którego też powinniśmy tak elegancko się ubrać. Także pierwsza rada Lisie była jaka? Żeby się ładnie ubrać. To była druga. A pierwsza? żeby przeczytać teksty. A widzicie, a mówiłem, że Liz nie słucha, ale mam nadzieję, że wysłuchacie. Bo pierwszą radą było to, żeby nie zostawiać mszy na ostatnią chwilę dnia, tylko przyjść wcześniej, bo nie wiadomo, co nam wyskoczy. Druga rada była właśnie, żeby elegancko się ubrać. I trzecia rada, szczególnie dla spóźnialskich, dla tych, którzy zawsze się spóźniają, starajmy się przyjść na mszę świętą nie na ostatnią chwilę, nie na idealną, równą godzinę. Ale bądźmy zawsze parę minut wcześniej. Dlaczego? O tym opowiem Wam innym razem, kiedy będę mówił Wam o wyjątkowym, kolejnym naszym świętym patronie. Drogie dzieci, na dzisiaj to byłby koniec. Bardzo Wam dziękujemy. Razem z Lisem Was żegnamy i widzimy się już znowu w poniedziałek z Bogiem. Pa! Give dalej.